Szanowni Państwo, już za kilka dni 50 tysięcy sportowców, w tym 2 tysiące reprezentantów Polski, weźmie udział w Europejskim Tygodniu Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych. Gorąco pozdrawiam wszystkich zawodników, trenerów oraz wolontariuszy, którzy zaangażowali się w to chlubne przedsięwzięcie, największe na świecie wydarzenie promujące futbol wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną. Uczestnicy olimpiad specjalnych to wyjątkowi sportowcy. Moi drodzy, wasza rywalizacja to uosobienie idei olimpijskiej. Wiem, że medale i strzelone gole dają wam ogromną radość, ale już sam udział w turnieju jest czymś godnym podziwu. Jestem zbudowana waszym zapałem i niesamowitą energią, której wielu wyczynowych sportowców mogłoby wam pozazdrościć. Każde zawody to magiczne chwile, niezapomniane wzruszenia dla was i dla nas wszystkich. Mocno ściskam za was kciuki. Zasługujecie na ogromny szacunek, wsparcie od całego społeczeństwa, na boisku i poza nim, w codziennym życiu. Jestem z was dumna. Grajcie i wygrywajcie.